Cześć, tu Ernest. W tym filmiku dam wam znać o nadchodzących nowościach do Fortnite Battle Royale. Już jutro w życie powinna wyjść następna ogromna aktualizacja pełna skinów, emotek, zmian i ciekawostek. Z wiadomości brze już wiemy, że na pole walki wkroczy nowy przedmiot mrożący krew w żyłach, a mianowicie granat schładzający. Opis tego przedmiotu brzmi: podmuch zimy zamrażający stopy przeciwników. To nam jasno daje znać, jak będzie działać ten przedmiot. Będzie to zwykły przedmiot, który będzie występować luzem i w skrzynkach, a mechanika działania będzie podobna do tej od granatów, ale zamiast odbijającej się bomby czasowej, ta śnieżka prawdopodobnie będzie wybuchała od razu po kontakcie z jakąś powierzchnią, zamrażając stopy graczy w zasięgu rażenia. Poprzez zamrażanie stóp, twórcy gry mają na myśli te kostki lodu, które w zwykłych trybach można założyć po wejściu na lodowisko na lekkim lasku. Nie wiadomo jeszcze, czy te granaty będą zamrażały stopy tymi małymi kostkami lodu, czy tymi większymi, które m.in. uniemożliwiają wchodzenie po rampie. Przypuszczam, że będzie to przedmiot klasy zielonej lub niebieskiej. Nie będzie zadawał żadnych obrażeń i to w sumie tyle. Reszty już wiemy. Brzmi to ciekawie, ale co z deskolotką? Deskolotka miała wejść do gry już chyba miesiąc temu i tak jakby weszła, ale tylko na trybie kreatywnym i do tego została usunięta chwilę później z obietnicą, że już wkrótce powróci w naprawionej wersji. I do dzisiaj nic. A szkoda. Poza tym, do gry też może wejść w końcu Uzi lub miecz, ale pewny na razie jest tylko ten granat. Jak już mogliście zauważyć na początku filmiku, inną ważną wiadomością w grze jest to, że po 29 stycznia ze sklepu zniknie pakiet startowy zdobywcy szczytów. Co oznacza, że już 30 stycznia lub nawet wcześniej na niektórych konsolach do kupienia będzie nowy pakiet startowy Kobalt. Należałby do niego skin, który widzicie teraz w tle, oraz 600 V-dolców w cenie 15 zł, czyli tak jak zawsze. Zobaczcie sami. Prawdopodobnie już jutro poznamy także dokładny wygląd postaci Króla Ognia w grze. Jeśli chcielibyście wiedzieć, czego się spodziewać od tej postaci, zajrzyjcie do tego filmiku. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!